uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Kolor szat biały, czytania, Księga Liczb, Psalm 67, list świętego Pawła do Galatów i Ewangelia według świętego Łukasza. Ewangelia dzisiejszej uroczystości opowiada, jak pasterze w pośpiechu udają się do Betlejem, aby odnaleźć dzieciątko i widzą w nim to, co oznajmili im aniołowie. Tekst wyraża zachwyt i zaskoczenie, uwielbienie, wychwalenie, rozważanie. Boże Narodzenie wywołuje w nas te właśnie uczucia. Pragniemy wykorzystać wszystko to, co dzieje się w szopce, aby cieszyć się miłością Boga, która chce się rozlać w naszych sercach. Dziś czynimy to pod rękę z Matką Bożą, która jest także naszą Matką. Maryja udziela postawę zachwytu swojemu otoczeniu we wczorajszych i dzisiejszych szopkach. Wszystko, co widzi, prowadzi ją do dziękczynienia. Nigdy nie zatrzymuje się, aby skupić swoje spojrzenie na sobie, na problemach, na trudnościach. Cieszy się z odwiedzin pasterzy, z serdeczności swojego męża, z gwiaździstej nocy, która to noc była świadkiem tej tajemnicy. I w jej otoczeniu wszyscy żyją tą atmosferą radości. Maryja jest najlepszym przykładem tego, czego Bóg dokonuje w mężczyznach i kobietach, którzy pozwalają się kochać. Natomiast nasze doświadczenie wiele razy pokazało nam, że nie jesteśmy w stanie wypełnić woli Bożej zawsze i we wszystkim. A jednak z pomocą Maryi potrafimy zachować Jego Słowo i rozważać je w naszym sercu. To znajduje się w zasięgu naszych możliwości. W ten sposób możemy być pewni, że wypełnia się wszystko, co powiedział nam Pan. Jego Słowo może wcielić się w naszym życiu, Jego krew może popłynąć w naszych żyłach. Zapewniał o tym święty Bernard. Cała chwalebna Trójca i sama osoba Syna otrzymuje od niej ludzkie ciało, aby nie było nikogo, kto by ukrył się przed Jego ciepłem. Podczas tej mroźnej nocy chcemy ogrzać się w szopce. Chcielibyśmy, aby ciemność i wilgoć nie weszły do naszej duszy i naszej rodziny. Pragniemy przyjąć Pana Jezusa z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Go nasza Matka. Przyjąć Jego Słowo tak pięknie i z taką samą radością, aby dawać je, tak jak ona, całemu światu.